Wiedźmy od wieków intrygowały ludzkość swoją tajemniczością i mistycyzmem. Jeśli chodzi o gry planszowe, no ten temat był podejmowany wielokrotnie w sposób naprawdę bardzo kreatywny. Wiedźmy mogą być zarówno protagonistkami, jak i antagonistkami. Tutaj mamy naprawdę szeroki wybór tego, w którą stronę chcemy iść. Niemniej jednak każde spotkanie z wiedźmą zaprowadzi nas do świata pełnego tajemnic, eliksirów, magii i zaklęć. Dzisiaj właśnie zabieram Was w takie miejsce pełne magii, które znajduje się w hrabstwie Harrow. Jest to gra wydana przez wydawnictwo Chacha Games, gdzie spotkacie między innymi Emmy i taką niezbyt przyjemną osóbkę, jaką jest Hester. Wydarzenia w grze Hrabstwo Harrow zaczynają się historią Hester Beck, czarownicy, która terroryzowała okolicę swoimi mrocznymi rytuałami. Mieszkańcy w końcu złapali ją, osądzili i spalili żywcem. W momencie swojej śmierci Hester przepowiedziała, że powróci i to zasiało ziarno niepokoju w sercach mieszkańców. Kilka lat po śmierci Hester młoda dziewczyna o imieniu Emmy zaczyna odkrywać swoje nadprzyrodzone moce, które przypominają zdolności czarownicy. Emmy mieszka na farmie z ojcem i prowadzi spokojne życie, ale do momentu jej sny stają się coraz bardziej żywe, a dziwne zjawiska zaczynają się dziać wokół niej. Z biegiem czasu sama odkrywa, że jej przeszłość jest spleciona z historiami o Hester Beck i że może być jej reinkarnacją. W grze stoczycie walkę dobra ze złem, gdzie dobro reprezentuje Emmy i jej przyjaciele, czyli obrońcy. Natomiast zło reprezentuje rodzina, czyli bliscy wiedźmy Hester. Gra toczy się na planszy podzielonej na heksy, które reprezentują różne rodzaje terenów. Mamy tu równiny, bagna, mokradła, lasy i góry. A na samym środku znajdują się ciernie. Na to pole nie mogą wchodzić mieszkańcy miasteczka, co wskazane jest tą ikonką. Na początku rozgrywki umieszczamy na planszy żetony umiejętności, które po zebraniu będą wzmacniać akcję umiejętności zarówno rodziny, jak i obrońców. Na planszy mamy też dwa pola startowe dla obu frakcji, które dla nich są domem. Rodzina będzie starała się utworzyć ścieżkę ze znaczników burz, prowadzącą od ich domu do domów mieszkańców. Natomiast obrońcy będą starali się obronić mieszkańców, tworząc ścieżki ze swoich znaczników oraz swoich stworów. No ale jak tworzymy te ścieżki? Czyli jakie mamy akcje do wyboru? Akcje są tu przepełnione magią, dlatego zamknięte są w słojach. W pobliżu planszy terenu znajduje się druga plansza, która ma dwa obszary. Miejsce na ułożenie słojów oraz wskaźniki punktacji. Na środku mamy jeszcze miejsce na kafelki bonusowych akcji. W swojej turze gracz wybiera jeden ze słojów po swojej stronie i rozbija go, wypuszczając magię. A tak serio? Po prostu odwraca kafelek słoja z wybraną akcją i ją wykonuje. Natomiast każdy zdobyty punkt zaznaczamy na swoim liczniku. Gra toczy się do momentu, w którym jedna ze stron zdobędzie 7 punktów. No to przyjrzyjmy się, jakie akcje mamy do wyboru, z tym, że każda ze stron będzie je wykonywać w inny sposób. Jedynie akcja ataku przebiega tak samo dla obu frakcji. Jest to podkreślenie asymetrii w tej grze. Zacznijmy od swojów umiejętności, które pozwalają na aktywowanie trzech aktywności. Ruchu, przyzwania i wzmocnienia. Z tym, że obrońcy muszą wybrać jedną z nich, natomiast rodzina wykonuje je w zależności, jakie wylosuje ze swojego woreczka. Ruch to po prostu przemieszczanie się naszych legend i stworów po planszy. Ale uwaga, w tej grze stwory też mogą same wykonywać ruch. Przyzwanie to dołożenie stwora na planszy. Możemy je samonować tam, gdzie jest znacznik naszego bohatera lub w naszym domu. Ograniczeniem jest tylko liczba jednostek na heksie, czyli 4. Wzmocnienie to dołożenie kosteczki na pole walki. Wszystkie kostki będą potem wrzucane do drzewa przy rozstrzyganiu bitew. Kolejna akcja zawarta jest w słojach rozmaitości.
Najpierw dobieramy do naszej puli znacznik rozmaitości. Teraz wykonujemy tyle akcji umiejętności, ile mamy tych znaczników i to w dowolnej kombinacji. Trzeci rodzaj słojów to słoje legendy. Pozwalają nam aktywować zdolności naszej postaci i są opisane na jej kafelku. Ostatnie słoje to słoje ataku. Jak sama nazwa mówi, tłucząc go będziemy atakować przeciwnika. Mamy tu możliwość ataku zarówno stworów, jak i legend. Sporo jest tu również niuansów, więc warto zgłębić instrukcję. W każdym razie za pomocą ataku nie tylko będziemy usuwać z planszy minionki przeciwnika, ale i zdobywać punkty. Zaś w chwili, gdy zaatakujemy legendę, jeśli atak nam się uda, możemy go odsunąć z obranej ścieżki. A jak przebiega rozgrywka? Bardzo prosto. Naprzemiennie każdy z graczy będzie rozbijał po jednym dowolnym słoju i wykonywał wtedy akcję. Robimy tak do momentu, gdy każdy z graczy wykona 3 tury. Następnie przechodzimy do fazy drugiej, gdzie sprawdzamy, czy ktoś nie otrzyma punktu z cierni oraz czy nie został wywołany koniec gry. Jeśli nie, odświeżamy słoje i przekazujemy znacznik pierwszego gracza. Wydawnictwo Czacha Games ponownie zdecydowało się na wydanie gry w wersji deluxe i wydaje mi się to bardzo dobrą decyzją. Zaglądając do pudełka, naprawdę można tutaj mieć efekt wow. Wszystkie komponenty są bardzo dobre jakościowo, począwszy od dwustronnych, dwuwarstwowych planszetek poszczególnych frakcji, przez drewniane figurki z pięknym nadrukiem, no i skończywszy tak naprawdę na kartach, które są z bardzo dobrej tektury, bardzo dobre jakościowo. No i oczywiście, jeśli chodzi o setup, no to przygotowanie gry jest generalnie bardzo przyspieszone dzięki trace'om, które są zawarte w pudełku. No i tutaj jeszcze jeden plus, ponieważ w pudełku znajdziemy podpowiadajkę, jak to wszystko poukładać tak, żeby się zmieściło. Na kolejny plus, no to wykorzystanie pudełka jako wieży do kości, podczas bitew. I tutaj jest bardzo fajna konstrukcja, ponieważ nie wszystkie kosteczki, które wrzucimy do drzewa, wypadną. Jeśli mieliście do czynienia z grą Shogun, no to wiecie, jak to jest mniej więcej skonstruowane, czyli wrzucamy tam wszystkie kosteczki, które są na polu bitwy, natomiast to, co wypadnie, będzie decydowało o wyniku poszczególnych bitew. Naprawdę bardzo dobra decyzja, żeby w taki sposób wydać akurat ten tytuł. Na ogromny plus jest tutaj również szata graficzna, która oczywiście jest tu ściągnięta z linii komiksów, które niestety wcześniej nie miałam przyjemności poznać, natomiast powiem Wam, że sobie poczytałam i rzeczywiście ta opowieść o tym hrabstwie Harrow, o tym miasteczku i wiedźmie Hester, te wszystkie takie poszczególne informacje, które są nam tutaj przekazywane w trakcie rozgrywki, sprawiło, że tutaj rzeczywiście można poczuć klimat tej tajemnicy i tej magii, która nas otacza. Zresztą wiecie, te wszystkie właśnie rysunki, które są bardzo mocno klimatyczne, które są też specyficzne, więc zapewne nie wszystkim będą się podobać, dla mnie są przeogromnym plusem, ponieważ tu rzeczywiście to wszystko jest mega spójne, począwszy od planszy, skończywszy na rysunkach na kartach i rysunkach postaci. Naprawdę świetna robota. Bardzo mi się podoba tutaj skonstruowanie instrukcji, ponieważ na samym początku mamy informacje wprowadzające do takich ogólnych zarysów i jakie akcje będziemy wykonywać, natomiast w każdym kolejnym rozdziale mamy tutaj dodatkową pulę informacji, która zwiększa regrywalność tego tytułu. I to jest tak naprawdę świetny sposób, żeby wprowadzić nowych graczy, ponieważ nie będziemy ich przeładowywać takimi informacjami i komponentami, które się pojawiają w większej ilości w trakcie właśnie pokazywania tej gry i przechodzenia poprzez kolejne tutaj rozdziały i w ten sposób tak naprawdę ta gra będzie miała dużo niższy próg wejścia, bardzo łatwo jest ją wytłumaczyć i ta instrukcja jest w tym momencie naprawdę świetnym rozwiązaniem, żeby właśnie tak jak mówię, delikatnie, stopniowo wprowadzić do coraz bardziej takich zaawansowanych efektów, które będziemy mogli wykorzystywać w tej grze. Jeśli chodzi o regrywalność tego tytułu, to moim zdaniem jest na bardzo wysokim poziomie, ponieważ jeżeli tutaj wprowadzimy już wszystkie elementy, no to mamy dowolność, jeśli chodzi o wybór postaci poszczególnych frakcji, będziemy mogli tutaj mini dodatki wprowadzać, możemy rozgrywkę solo. Generalnie w zależności od postaci, którą wprowadzimy, mamy tu ewentualnie jakieś dodatkowe elementy. Mamy tu kafelki bonusowe, które losowo będą wprowadzane do rozgrywki i losowo będziemy mogli je wybierać, jeśli chodzi o boostowanie naszych akcji. Więc
te wszystkie elementy sprawiają, że regrywalność jest na bardzo wysokim poziomie i wydaje mi się, że bardzo rzadko zdarzy się bardzo podobna rozgrywka. Zresztą sam fakt, że wrzucamy tutaj kosteczki i efekt, czyli wynik bitwy, zależy tak naprawdę od łutu szczęścia. Więc te wszystkie elementy sprawiają, że naprawdę nie sądzę, żeby była powtarzalność, jeśli chodzi o rozgrywki. Co ważne, przy całej tej ilości zasad, ja mówię tu już o pełnej rozgrywce, która zawiera wszystkie komponenty, czyli i karty, i kafelki bonusowe, i elementy poszczególnych postaci. Jeśli już ogarniacie całą tą rozgrywkę i wszystkie zasady, no to rozgrywka powinna się zamknąć nawet w godzinie. To sprawia, że tutaj często będziecie mieć zapewne taki syndrom kolejnej partii, żeby się odegrać, ponieważ te 7 punktów, które trzeba zdobyć, czasami uda się zdobyć naprawdę bardzo szybko. Więc jest to fajny tytuł, żeby raz za razem sobie powtarzać i rozkładać na nowo. A tak jak mówię, setup jest to naprawdę szybki, więc przygotowanie do kolejnej rozgrywki nie będzie sprawiało trudności. Muszę Wam powiedzieć, że bardzo dobrze się bawiłam przy tym tytule. Na samym początku przykuła moją uwagę grafika, szata graficzna oraz takie dziurawe pudełko. Okazuje się, że oprócz tego, że te dziury mają znaczenie, ponieważ jest to właśnie ta wieża na kości podczas rozstrzygania bitew, no to ta szata graficzna też jest taka klimatyczna. Jeżeli lubicie abstrakty, które są bardzo mocno strategiczne, gdzie jest oczywiście ta losowość, bo wrzucamy kosteczki i nie wiadomo, co z nich wypadnie, i w chwili, kiedy dostaniemy postać, która jest asymetryczna i będziemy chcieli jak najlepiej ją wykorzystywać do naszej strategii, no to jest to zdecydowanie tytuł, który warto sprawdzić, bo nie tylko jest ładny, nie tylko jest ciekawy, ale skrywa w sobie naprawdę bardzo dużo strategii, bardzo dużo asymetrii i bardzo dużo takich ciekawych rozwiązań mechanicznych. A na dzisiaj to już wszystko. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia. Chcesz wiedzieć więcej o grach planszowych? Znajdź nas na Facebooku, YouTubie oraz na naszej stronie www.planszowymysy.pl. Bo z nami wiesz, co jest grane.